Tu się lasery, no, co jakiś czas włączają i wyłączają. Teraz idziemy coraz to jeszcze niżej i głębiej. Tu jest taki trochę dziwny moment. Otóż w tym momencie nagle się pojawia laser, no, za nami, a przed nami się tutaj też jakieś lasery co jakiś czas aktywują i dezaktywują, ale jak najbardziej można tego wszystkiego śmiało uniknąć, tych wszystkich ran, które te lasery mogłyby nam zapewnić. Te promienie, tu jeszcze jeden i chyba to będzie ostatni. Owszem, tu jeszcze wejdziemy na dół, to chyba będzie ich jeszcze więcej, ale to już nie będą takie lasery, gdzie musimy ich unikać poprzez chodzenie wzdłuż ściany. Tu musimy znów nad tymi laserami bardziej skakać, w taki oto sposób mniej więcej. Oj, tu, o tu, paskudnie skoczyłem w najgorszej możliwej chwili, jaką tylko mogłem tutaj sobie wybrać. No i tam pod nami, no już widzę więcej panów z Alpha Sections i także więcej laserków, w tych w sensie działek laserowych. No i ci panowie z Alpha Sections, jak widzicie, oni na plecach nie mają butli gazowych. Oni nie mają słabych punktów, więc walka z nich, znaczy walka z nimi, czy nawet wiecie, użycie na nich czarodysku, jak najbardziej nie ma sensu, więc ich trzeba będzie za wszelką cenę unikać. Tak wam tylko z góry powiem. Więc okej, teraz się przejdę jakoś tędy. Też trochę tutaj jest niebezpiecznie, bo jest tutaj trochę ciasno ogólnie, żeby tych laserów unikać. Tu jest jakiś, widzę jeszcze niebieskie, no, nad którymi muszę przeskoczyć w taki oto sposób. I ten moment jest niebezpieczny. Jak mówię, są goście bez słabych punktów, są działka laserowe, więc tam łatwo jest o instakill. Tak na dobrą sprawę, więc może szybko jakoś tam doskoczę, użyję fikołku, żeby tylko za tą ścianę, na tą ścianę, o, w taki oto sposób, no, już się bałem, że mnie zauważą, jak mówię, to jest niebezpieczna sekcja, tutaj łatwo dać się złapać, ale jeszcze jakoś to ciągnę. Teraz czekam, aż ten gość przed nami się tutaj obróci, aż przejdzie, a my przejdziemy tuż za nim, na paluszkach, też za tymi jakby bramami laserowymi, które też się co jakiś czas aktywują i dezaktywują. Teraz szybko tędy, po tej drabinie, szybciutko, ile tylko mogę. Szybko, szybko, już było H, ale chyba nas nie zauważyli w samą porę. Uff, to było jakże niebezpieczne, ale jejciu, jejciu, udało się to ledwo co uniknąć. Wiecie, już było niby, że ha, o, widziałem coś, ale jednak nie widziałem chyba nic ważnego, żeby, no, alarm uruchamiać, więc bez alarmu oczywiście będę cały czas, no, w miarę bezpieczny. I szczurze, nie irytuj mnie. Nie wiem, no, tutaj ze szczuru pomyślał, że o, zranię tą kobietę, bo ot tak, że pomogę, a jemu to oczywiście dużo nie da, dużo tym nie osiągnie, tylko mnie nieco bardziej podirytuje i pewnie prędzej czy później zmusi mnie do użycia jednego z moich Starkosów, czy może nawet moich K-Bubsów. Teraz stąd musimy rzucić się w guziki naszymi gyrodyskami. Tu jest jeden, tu jest drugi guzik. I teraz tam na dół zejdziemy. Otóż te guziki nam będą dezaktywowały. Nie, nie, to za daleko było. To było trochę za daleko. Aż zbyt daleko, żebym jak się tam chciał przejść. Okej. Więc jak mówiłem, te guziki nam dezaktywują te oto lasery. I bez nich śmiało weźmiemy te oto trzy kolejne perełki, które nam powiększą naszą kolekcję, więc jak mówię, no, nagle tych pereł się zbiera dzisiaj dużo, muszę przyznać. I to chyba nawet nie będzie jeszcze koniec, no, pereł na dzisiaj, jak tak dobrze pamiętam. Tu jeszcze są drzwi, gdzie jest wymagany klucz kwadratowy. I ten gość przed nami się w ogóle nie kapnął, że o, tu są nagle drzwi otwarte i ktoś mógł je otworzyć podejrzany. Nie ma po co sobie chodzić, znów w kółko. Te kółka zatacza, więc naprawdę ten gość nie myśli w ogóle w żaden racjonalny sposób. Więc okej, dam mu przejść i teraz go... Jego z kolei załatwię, bo on jednak widzimy, że ma już tą butlę z tlenem, czy tam powietrzem na plecach i on, no, z kolei ma ten słaby punkt i co na tym idzie, nie zdąży on uruchomić alarmu, który by nas mógł zabić. Teraz tutaj guziczek wcisnę, tu się drzwi otworzą i powoli znowu będą zamykały, a za nimi kryje się tak ten oto segment. Po prostu ten moment, kiedy ja myślę ogólnie o Beyond Good and Evil,
to zawsze mi się ta gra, no ta gra kojarzy z tym konkretnym momentem, z tym miejscem, bo jest to strasznie ciekawe miejsce, znaczy właśnie jest, no, tak nie wiem, jest pół fajne i pół niefajne. Za chwilę zobaczycie, o czym mówię, otóż tu się jeszcze schowam. Więc tak, tu mamy windę, która no, leci w górę. I po bokach tam widzimy, że się pojawia no, kilku panów jeszcze z Alpha Section, z których też musimy unikać ogólnie. I to znów musimy robić za wszelką cenę, ponieważ znów widzimy, że tu wszędzie się kryją te całe działka laserowe, które nas mogłyby zabić. Tu chyba będzie gość przed nami, jak pamiętam. Tak, tam z przodu będzie gość, więc się schowam tutaj. To będzie najlepsze miejsce. On tu chyba wejdzie, owszem. I teraz musimy z nim unikać kontaktu przy tym wszystkim jeszcze. Tam jeszcze jest goście z prawej. Czy będzie coś jeszcze z lewej, czy z prawej, czy coś? Czy tu będzie koniec? Nawet nie jestem do końca pewien. Okej, koniec, więc ta winda już wjechała na samą górę, ten gość sobie tam pójdzie. Nim się nie muszę szczególnie przejmować, no nie muszę go nawet zabijać, po prostu dam mu przejść. Dla nas przejście będzie z kolei gdzieś tam chyba na lewo, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, to jest no znów pudełko, skrzynka. Tutaj znów szyb i z tym oto sposobem. There are tons of alpha sections in the subsoil of Hillis. Better not stick around here much longer. Tak, tym oto sposobem w końcu po tej męczarni znów wrócimy do Double H. No jasny gwint, no to jest jakże stresująca sekcja, ale bez śmierci się obyło. Jestem z tego jak najbardziej zadowolony. I owszem, no pewnie też pewnie pamiętacie ten pokój, to pomieszczenie, gdzie wiecie, właśnie było takie pudełko, na nim ten pudło kebabsów i jeszcze tutaj są te pajączki całe. No pewnie to miejsce pamiętacie, je pokazywałem wcześniej w tej grze, kiedy robiłem zdjęcie pajączkom. Więc stąd w końcu wejdziemy i w sumie teraz w mieście nie ma nic więcej do roboty, w sensie w dzielnicy dla pieszych. Więc stąd już się udam prosto do kanałów i z nich myślę, że teraz jeszcze wykonamy, że z nich dojdziemy do kolejnych jeszcze pobocznych rzeczy, które mogę przy okazji załatwić. A co mam na myśli konkretnie, to tak się składa wyścigi. Otóż tak, też w tej grze są wyścigi, które tutaj możemy tutaj sobie jakby zorganizować. Są wyścigi, no, w których możemy wziąć udział ogólnie. The rule is simple, a pearl to the winner, and the next three qualify for the following race. Więc jak nam ten cały głos witający nam powiedział, no jeżeli w jakiś wyścigu wygramy, to za ten wyścig otrzymamy perłę, mniej więcej. Więc dlatego mniej więcej będę chciał też w tych wyścigach wziąć udział. The wheat and the wusses still have three more seconds to get the hell out of here and back to your knitting! Więc czekamy na odliczanie 3, 2, 1, bo chcemy mieć perełkę, to nie wszystkie. Bo wyścigły są ogólnie 4, pamiętam, 4 wyścigi po prostu. I tak, przy pierwszym wyścigu niestety zawsze mi trochę też, trochę drapią klatki na sekundę, ale chyba już mi się widzę, że to trochę się ustabilizowało. I w ogóle już jestem pierwszy, no całkiem szybko to pierwsze miejsce zdobyłem, ale no dobra, niech im tam będzie. I też w ogóle tutaj muzyka jest świetna, muszę przyznać. Muzyka w wyścigach zawsze była fajna, strasznie. W tym pierwszym szczególnie. Więc my nie wiem co mówić, skoro po sobie się ścigam i utrzymuję prowadzenie i nie ma zbyt dużo do gadania. Chyba aż nawet zbyły gościa, który był na 8 miejscu, jak widzicie. Więc tak, no, czy może powiem tyle, że na trafie nie chcę, no widzimy, że są na przykład takie oto dopalacze, które jakby widzimy, że wjedziemy w taki, to nam się trochę zwiększy prędkość. Już się Double H cieszy, że o, wygramy to i nagroda będzie nasza ogólnie. I owszem, to się stało. Owszem, mały nowicjusz, jak to ten cały gość, komentator nas nazywa, nasz, no, mały nowicjusz to wygrał. Nasz mały poduszkowiec, no,
nam pomógł w zwycięstwie w tym wyścigu. Jak mówię, za wygranie wyścigu jest ogólnie perła, ale także otrzymacie 1000 jednostek do waszego konta bankowego, ale także, jeżeli w jakimś wyścigu pobijecie rekord, to jeszcze otrzymacie bonusowe 500 sztuk jednostek do waszego konta, więc rekordy, no nie są one szczerze łatwe do pobijania, ale jeżeli je możecie pobić, to jest to tego warte, bo jeszcze z tego otrzymacie bonusowych kilka sztuk jednostek do waszego konta i to jest tego jak najbardziej warte. Więc okej, wyścig pierwszy zaliczony, jak mówię, mamy z niego zdobytą perłę. Naszą główną nagrodę. No i także, jak mówię, 1000 jednostek za pierwsze miejsce, które tutaj zajęliśmy. Też chyba za mniejsze pozycje, tam wiecie, za gorsze. Też tam chyba parę jednostek na nasze konto wpłynie, ale wiemy, że za pierwsze jest 1000. I wiemy jeszcze, że za 500 się otrzymuje, 500 się otrzymuje za pobiciem rekordu toru ogólnie. Więc to jest coś, co jeszcze chciałem tutaj ogólnie przy okazji powiedzieć. Teraz może jadę do wyścigu numer 2, teraz ten wyścig sobie zaliczymy. I jak no widzimy ten... głosy... Jak z kolei widzimy, ten wyścig, no już będziemy, no będzie on trochę bardziej, no znacząco dłuższy. Głosy, znów trochę nie mogę dojść do słowa, ale tak, ten wyścig, no będzie on jednak całkiem znacząco dłuższy, więc może przy nim powiem może, co planuję w najbliższym czasie na kanale zrobić. Otóż pewnie jak się orientujecie, zbliża się, no wkrótce mój 1000 jakby film. Już wkrótce moja, wiecie, liczba filmów osiągnie, wiecie, tą magiczną cyferkę 1000. Mam powiedzieć, będzie tych kilka magicznych cyferek, które tworzą 1000. I myślę, żeby z tej okazji rzeczywiście tam, nie wiem, stworzyć coś specjalnego. Jakiś taki, wiecie, film trochę inny niż taki typowy let's play. Myślę o zrobieniu pewnej listy, ale nie powiem jaka to będzie lista konkretnie. Że, no, co ja wtedy się będę tam, wiecie, mówił, że co jest najgorsze, albo coś, nie wiem, co jest najgorsze, co tam coś podobnego. Nie mówię o czym ta lista będzie konkretnie, ale wam tylko powiem, że listę taką zrobię prędzej czy później, więc to jest coś, na co się mniej więcej możecie szykować, moi drodzy widzowie. I też myślę, żeby się znów bardziej wziąć teraz za również livestreamy z okazji tej całej, wiecie, liczby 1000 filmów ogólnie. I owszem, mam już, widzę, pierwsze miejsce w wyścigu. I tak, myślę mniej więcej tak, myślę o streamach, po pierwsze z Poker Night 2, żeby z tego może jakiś stream sobie tutaj, wiecie, stworzyć. Po drugie myślę o jak może jakichś streamach z Don't Starve, bo w sumie czemu nie? Myślę, że to byłoby nawet fajne ogólnie. Po trzecie myślę o może większej ilości streamów z League of Legends, albo bym teraz może grał bardziej normal game niż customy, bo i tak by w sumie na jedno by to jednak wychodziło z tego, co się po customach pokazało. I też, co chyba jednak jest najbardziej ambitnym moim planem na bliską przyszłość, myślę o streamach na ślepo z Parasite Eve. Gry na PS1 od Squaresoftu. Więc okej, jeszcze tutaj no... Double H tu się cieszy, że o, znów mamy pierwsze miejsce i oni przegrali, my wygraliśmy i mamy oczywiście znów pierwsze miejsce zdobyte w tym wyścigu. No i także mamy w ogóle nowy rekord. No ledwo stary pobiłem, ale no skoro się udało, to jak najbardziej się z tego cieszę. Więc okej, mamy już no, kolejną perłę, perła za wyścig numer 2, za zwycięstwo w nim osiągnięte. No, 1000 sztuk, jak mówię, za miejsce pierwsze, za złoty puchar, za złoty medal, za pierwsze miejsce najwyższe na podium. No i jeszcze 500 za nowy rekord, jak mówiłem kilka chwil temu. Więc jak mówiłem, co do live streamów, co do moich planów na przyszłość. Jak mówię, planuję trochę League of Legends, trochę Don't Starve, trochę Poker Night 2, trochę trochę Parasite Eve i też trochę chyba myślę o Dead Island jeszcze, ale to bardziej w multiplayerze, w koopie. Tylko też do tego koopa bym musiał kogoś w sumie znaleźć. Nie wiem do końca kto byłby chętny i też kto byłby w sumie, wiecie, kto miałby czas i chęci, fakt, żeby to, wiecie,
by to no, od początku do końca przejść, ale no na tym trochę się potem będę bardziej zastanawiał. Więc okej, teraz już stąd w sumie wyjdziemy z tego miasta. Jak mówiłem, w tym mieście nie ma już raczej nic innego do roboty. I w sumie teraz tak myślę, że udamy się od razu do garażu Mamago. I od nich kupimy kolejną rzecz, która nam pomoże w naszej dalszej przygodzie. Yo, Isam, jak się masz, panie Rastanosorosu i w ogóle? Jak to by się macie, panowie? Nie, nie już. Nie, to żadnie nie brzmi Rasta, tylko to brzmi już nie. A czy powiem tak, to nie brzmi Rasta, to brzmi głupio po prostu, co ja teraz gadam z tym akcentem. Nie mam pojęcia. Skąd nagle mi się taki, nie wiem, głupi akcent wziął? To w ogóle nie było nad bliskie rastafariańskiego, nie wiem, takiego akcentu jak od tych panów nosorożców. Więc okej, kupię jeszcze przy okazji może kilka, no... kilka sztuk wszelkiego jedzenia, ale też co ważne jeszcze kupię, no, ten cały, no, przez tam kilka osób wspominany zestaw do skakania nad barierami. Które niby, wiecie, miały chronić przed tym, przed domzami, niby to były te bariery protekcyjne anti-doms, ale jednak teraz z tym oto zestawem do skakania możemy się, no już się o te bariery nie martwić ani chwili dłużej. Więc okej, myślę, że na dzisiaj już chyba ten let's play skończę, w sumie, no jak mówię, dziś głównie zajęliśmy no, kilka sidequestów, no mamy dwa wyścigi wygrane, kilka perełek zdobytych no, ze wszelkich kryjówek i warsztatów Alpha Sections. I następnym razem myślę też mniej więcej, że jeszcze wejdziemy do wyścigu numer 3 i 4, zanim przejdziemy do dalszej części tej gry, czyli przeszukiwania starych rzeźni, gdzie ponoć nasz wujek Page został zabrany. A więc dzięki za uwagę, CDDZO, na razie i cześć!